Bezpieczny kredyt 2% niedługo się wyczerpie. Znamy hipotetyczną datę. Niemieckie gospodarstwa bardzo dużo oszczędzają, polskie są na drugim biegunie. Black Week w Sejmie posłowie też mają swoje zniżki. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak, a zaczynamy od Polski, bo GUS opublikował kilka ciekawych danych odnośnie kondycji polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna towarów rośnie i jest wyższa rok do roku, no bo ten sam okres roku poprzedniego to jest 100, w tym momencie mamy 102,8. I rzeczywiście trzeba przyznać, że no podnosimy się z tych takich bardzo trudnych czasów. Pierwsza połowa 2023 roku była bardzo trudna, później było już coraz lepiej. Z miesiąca na miesiąc, w tym momencie mamy wzrost 2,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Zauważmy, że ten wskaźnik wygląda coraz, wygląda coraz lepiej, a patrząc na poszczególne segmenty, no to mamy do czynienia z tym, że rok do roku najmocniej rośnie. Sprzedaż pojazdów samochodowych, motocyklów i części, a wciąż duże problemy ma prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach. Meble RTV, AGD podnoszą się powoli z tego takiego ultra bo załóżmy od początku roku to jest spadek o około 13%. Teraz to już około 11% za ten ostatni miesiąc, więc nie jest aż tak źle. Podnosi się ten rynek, ale wciąż no, jest gorzej rok do roku w meblach RTV czy sprzęcie AGD bardzo. Mocny wzrost w samym październiku też paliwa ciekłe, stałe i gazowe, ale od początku roku też mamy spadki. Jedyny taki mocniejszy wzrost od początku roku to są pojazdy samochodowe, motocykle i części. Inną ciekawą statystyką jest bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. No, w skrócie nam on mówi o tym, czy ludzie bardziej chcą oszczędzać, czy bardziej chcą wydawać. No i teraz wciąż on jest na minusie: ludzie bardziej chcą oszczędzać, chociaż on wygląda już coraz lepiej z miesiąca na miesiąc, i też to jest widoczne na tym wykresie. W tym momencie, jeżeli chodzi o bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. Wzrósł o 2,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zauważmy tutaj, że mamy informację za listopad, ale ktoś nie zmienił tej nazwy, bo jest koniunktura konsumencka maj 2023. No, ciekawe, czy ktoś się w końcu zorientuje, że cały czas tu jest napisane maj. Wiem, że się czepiam, ale ja to się lubię czepić. I biorąc pod uwagę konkretne segmenty tego wskaźnika, no to mówimy o tym, że największe wzrosty odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania. Ważnych zakupów i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wzrosty o 7,4,2 punkta procentowego. Dla pozostałych składowych wzrosty kształtowały się następująco. 1,7 dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 1 punkt procentowy wzrostu dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych i 0,2 punkta procentowego dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wszędzie mieliśmy wzrosty, no to jest na pewno e, informacja na plus. W odniesieniu do listopada 22, obecna wartość tego wskaźnika jest wyższa o 28,9 punkta procentowego. Idziemy, co? Coraz, coraz wyżej. I jeszcze jedna istotna informacja: dynamika produkcji budowlano-montażowej na plusie 9,8%, i biorąc pod uwagę tutaj poszczególne segmenty, no, mamy bardzo mocne zróżnicowanie. Budowa budynków. Mamy do czynienia z tym, że jesteśmy już na plusie w tym październiku, chociaż od początku roku to wciąż jest minus, ale to jest leciutki plus. A budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej plus 17,6% od początku 10,4%, więc tutaj mamy mocne wzrosty. A zanim przejdziemy dalej, to partner dzisiejszego odcinka. A jest nim firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz, bądź chcesz zacząć inwestować w akcję, to w XTB do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób założyć konto, kupić, sprzedać pierwsze akcje, to na końcu tego filmu jest odnośnik do odcinka, w którym to dokładnie omawiam. A jeżeli nie brałeś udziału w konferencji XTB Investing Masterclass, to w tym momencie możesz jeszcze pobrać te nagrania właśnie z tej konferencji. Oczywiście, bezpłatnie wystarczy się zarejestrować. Myślę, że warto Niektóre tematy naprawdę bardzo interesujące. Bezpieczny kredyt 2% prawdopodobnie kończy swój żywot, a zapowiedziany wcześniej przez koalicję obywatelską kredyt 0% raczej nie wejdzie w życie. Dlatego wiele osób w tym momencie rzuca się wręcz na mieszkania, i znamy datę, kiedy on może się skończyć. BGK Podał determin odnośnie bezpiecznego kredytu 2%. Środki już się kończą, jak donosi Interia. Bank gospodarstwa krajowego poinformował, jakie będzie podejście do wniosków złożonych, ale nie zarejestrowanych w tym roku. I tutaj mamy do czynienia z tym, że dopłaty na przyznane finansowane obciążają kwotę zarezerwowaną na kolejny rok, na 24. Czyli po 31 grudnia nie będzie już możliwości starania się o kredyt lub pula będzie bardzo skromna, skorzysta z niej niewiele kredytobiorców. I Interia ustaliła. Jak to będzie, jeżeli chodzi właśnie o e, właśnie o te wnioski, które będą złożone jeszcze w tym roku, ale jeszcze nie będą zarejestrowane? BGK według Interi wskazał, że banki mają obowiązek zarejestrować wszystkie wnioski przyjęte w 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku. Przed tą datą BGK nie będzie publikował komunikatów o wstrzymaniu przyjmowania przez banki tych e, wniosków. W przypadku, gdyby limit na 2024 został wyczerpany, to BGK może w biuletynie informacji publicznej, Poinformować o wstrzymaniu przyjmowania wniosków przez banki kredytujące najwcześniej 8 stycznia 2024 roku. No więc prawdopodobnie wtedy właśnie ten program się po prostu skończy. Ja przypomnę, że ten program no, spowodował różnego rodzaju anomalie na rynku nieruchomości, bo jeżeli szef grupy deweloperskiej, jednej z największych w naszym kraju, mówi, że w długofalowej perspektywie obserwowany w 2023 roku wzrost cen mieszkań jest zbyt wysoki jak na stabilny rynek, ale powinien unormować się wraz z większą podażą. No to znaczy, że coś się dzieje, a tak powiedział prezes spółki Dom Development Jarosław. Szanajca. No, patrząc na to, co się dzieje w tym momencie na rynku nieruchomości, to chociażby Radosław Chodkowski, który też zajmuje się tymi nieruchomościami, napisał na Twitterze, że czegoś takiego na rynku nieruchomości nie przeżyłem, dzwonią 18-20-latkowie zupełnie zieloni w temacie nieruchomości, chcą rezerwować na gębę, zanim obejrzą. Zaczyna się panika, aby kupić cokolwiek, dopóki beka 2% działa. Szykuje się ciekawa końcówka roku. No, już w tym momencie, jeżeli chodzi o te kredyty mieszkaniowe, zauważmy, że to wystrzeliło i duża część tych kredytów. To jest właśnie bezpieczny kredyt 2%, no i oczywiście to wszystko spowodowało mocny wzrost cen mieszkań. O ile miesiąc do miesiąca nie widzimy w tym momencie jakichś wzrostów, no z wyjątkiem Trójmiasta plus 5%, no to patrząc jak to wygląda, chociażby od grudnia 2022 roku, Kraków plus 23, Trójmiasto plus 21, Warszawa plus 18, a biorąc pod uwagę rok do roku, no to mamy 24% na plusie Trójmiasto, Warszawa 18, Kraków 26, Przepotężne wzrosty na tym rynku, rynku nieruchomości no i biorąc pod uwagę też to co opublikował GUS, czyli że oddają deweloperzy mniej budynków do użytkowania, no tym bardziej wzmaga to ten, ten popyt, no podaży jest po prostu coraz mniej, bo dynamika liczby mieszkań oddanych do użytkowania rok do roku jest ujemna i to w okolicach 4%, nawet powyżej tych 4%, 4% zauważmy indywidualne rok do roku w tym w tym październiku mocny, mocny spadek, od początku roku też mocny spadek, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem też mamy spadki. No więc to wszystko nie pomaga, no chyba, że mówimy o deweloperach. Im akurat to bardzo mocno pomaga. Mamy informację, jak w 2022 roku oszczędzali mieszkańcy Unii Europejskiej, no i jeżeli chodzi o Polskę, to nie ma tam dobrych wiadomości. Oszczędności gospodarstw domowych w odniesieniu do dochodów, stan na 2022 rok. Największe oszczędności miały kraje bogatsze i to nie ma czemu się dziwić, skoro ktoś więcej zarabia, ludzie więcej zarabiają, to więcej są w stanie oszczędzać. I widzimy od razu, że Niemcy mają bardzo duże bardzo tę stopę oszczędności w stosunku do dochodów, to jest prawie jedna piąta, ale też kraje Beneluxu chociażby dobrze sobie na tym tle radzą, no czy Skandynawia tutaj też jest OK? biorąc pod uwagę Francję też mamy wysokie, wysokie, i oszcz wysokie oszczędności gospodarstw domowych Oprócz tego, co ciekawe, w Czechach też są bardzo wysokie 16,4% A w Polsce? W Polsce jesteśmy na minusie Jesteśmy jednym z dwóch państw Unii Europejskiej, które są na minusie Bo na minusie też jest Grecja No to jest dosyć ciekawe, bo Grecy chyba aż tak biedni nie są Żeby nie móc na nic oszczędzać No ale zauważmy, że no, my jednak wydajemy więcej niż, niż zarabiamy Oczywiście no, ten ranking. Nie bierze pod uwagę jak ktoś komuś płaci pod stołem. Myślę, że to jest zupełnie y, oczywiste. No i tutaj biorąc pod uwagę ten ranking, no to dochód rozporządzalny to suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego ze wszystkich wszystkich źródeł. No i w 2022 roku mieszkańcy Unii średnio oszczędzali 12,7% właśnie z tego rozporządzalnego dochodu. Wskaźnik był niższy w, niż w 2021. W 2021 to było 16,4% i zbliżył się do wartości sprzed pandemii. COVID-19. Polacy Grecy wydają więcej niż, niż zarabiają. Na drugim końcu praktycznie, praktycznie są, są Niemcy. A biorąc pod uwagę grupy wiekowe, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Polaków, no to najczęściej problemy finansowe mają ludzie z pokolenia 35-44. Tutaj głównie raty kredytów im mocno, mocno ich dołują, no oprócz czego wcale nie są zadowoleni ze swoich zarobków oraz 55-64. Tutaj jest ta obawa o utratę pracy i to jakby powoduje, to, że my mamy do czynienia z takimi, z takimi problemami. No Niemcy, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, dużo oszczędzają, ale jeżeli chodzi o państwo, to już nie jest aż tak dobrze. Ostatnie informacje, że Niemcy mają problemy finansowe, bo dług covidowy fundował politykę klimatyczną. No i jak w Polsce, mamy różnego rodzaju fundusze celowe, i te fundusze celowe są wykorzystywane na różne dziwne rzeczy. Tak się okazuje, że w Niemczech też tak mniej więcej było, bo mieliśmy do czynienia z tym. Że niewykorzystany dług, który miał być przeznaczony na walkę z koronawirusem, wciągnięto w, obce ob w obecne wydatki. I teraz Trybunał Konstytucyjny Niemiec orzekł, że przeniesienie niewykorzystanego długu pierwotnie przeznaczonego na awaryjnie finansowanej pandemii COVID-19 do bieżących planów wydatków jest niezgodne z prawem. I teraz mamy lukę w finansowaniu o w okolicach 60 miliardów euro, to w szczególności uderza w politykę klimat klimatyczną, tam głównie te, te pieniądze właśnie właśnie. Kiedy no, był Trybunał Konstytucyjny, zajął się tą sprawą i powiedział, że, że nie można wykorzystywać na plany polityczne niezwiązane z pandemią finansowania, które miało być przeznaczone właśnie na walkę z pandemią. Więc Niemcy też mają jednak swoje problemy. Swoje problemy ma też Turcja, która cały czas podnosi bardzo mocno, bardzo dynamicznie stopy procentowe, ale mimo to inflacja wciąż rośnie, a turecka lira wciąż jest na dnie. Turcja szósty raz z rzędu podnosi stopy procentowe, tak walczy z 60% inflacją. Podnieśli stopy procentowe do poziomów 40%. Zauważmy, że wcześniej też były podnoszone te stopy procentowe, ale jednak one były zgodne z prognozami. Teraz prognoza była 37,5, a mamy 40. Ale no, tutaj ciężko się im dziwić, skoro mamy do czynienia z, wciąż z potężną inflacją. Ta inflacja jest na poziomie około 61-62%. Nawet inflacja miesiąc do miesiąca jest na poziomie około 3,5%, gdzie niektóre kraje to 3,5% to mają nawet niższą inflację rok do roku. Więc Turcja cały czas ma bardzo dużo. Duże problemy. Inwestorzy, ekonomiści byli świadomi, że bank centralny będzie dążył do zredukowania inflacji, ale takiej dużej podwyżki raczej się nie spodziewali. Dotychczasowe sześć podwyżek, łącznie oczywiście jeden punkt, punkta procentowego, zakończyło erę ekstremalnie łagodnej polityki, bo dzisiejszym ruchu główna stopa procentowa przekroczyła oficjalną projekcję inflacji na koniec 24 roku. Tak komentuje Bartosz Sawicki, analityk z Cinkciaż.pl. No, ale wciąż, jeżeli chodzi o Lirę ona słabniej wciąż tam jest bardzo, bardzo ciężko. Biorąc pod uwagę samą Turcję, no to najbliższe miesiące będą testem determinacji władz monetarnych, cierpliwości prezydenta Erdogana, by podążać ścieżką rynkowych, rynkowych reform. Nie brakuje. Głosów, że do marcowych lokalnych wyborów koszt pieniądza zostanie już podniesiony. No, na razie kurs liry w stosunku do dolara no nie, nie reaguje, więc, więc jest tam cały czas problem. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. W każdym razie Turcja ma swoje duże problemy. A my wracamy do Polski. Możliwy w Polsce będzie super bilet na wzór niemiecki, no ale myślę, że będzie tutaj z tym duży problem. Super bilet koalicji, możliwe, że do tego dojdzie, no bo w podpisanej niedawno umowie koalicyjnej liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Nowej Lewicy na plan pierwszy wysunęli inne kwestie, którymi obiecali się zająć, gdy ich partia już utworzyć, u, u, utworzą rząd. Więc to nie jest taki, taka potrzeba numer jeden, ale możliwe, że coś się w tym z tym tematem zrobi, bo w dokumencie sygnowanym przez przywódców znalazła się pewna ciekawa propozycja, która zasługuje na uwagę. Nowy typ biletów w transporcie publicznym, super bilet na wzór innych krajów europejskich, chociażby e, kraj na przykład Niemcy. E, w punkcie 22 umowy koalicyjnej znajduje się zapis: "Zapewnienie efektywnego dostępnego transportu publicznego będzie stanowić jeden z priorytetowych obszarów naszej współpracy". Koalicja aktywnie wesprze po proces przywracania połączeń autobusowych oraz rozwijania sieci kolejowej, aby zatrzymać i odwrócić negatywne trendy w tym zakresie. Środki budżetowe oraz fundusze unijne, których uruchomienie będzie zadaniem koalicji, zapewnią poprawę jakości komunikacji zbiorowej. I teraz ważne zdanie: utworzymy zintegrowany system pozwalający kupić bilet na przejazd z wykorzystaniem dowolnych środków transportu zbiorowego. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak, e, tak będzie. W Niemczech coś takiego zrobiono właśnie, ten super bilet, i tam jest od 1 maja po zapłaceniu 49%. Euro posiadać może przez cały miesiąc podróżować autobusami, tramwajami, metrem i liniami kolejowymi lokalnymi oraz regionalnymi w całym kraju. Nie obowiązuje ten bilet jedynie w przypadku szybkich międzymiastowych połączeń kolejowych. No i ten super bilet okazał się taką naprawdę super promocją. To znaczy, ten bilet na samym starcie kupuło, kupiło 3 miliony e, osób. E, no z tym, że pytanie, czy. W Polsce też coś takiego jest realne. Bo zauważmy, 49 euro to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No wchodząc chociażby na stronę Polregio, tam mamy cenę biletu miesięcznego w odległości 41-47 kilometrów, 364,60. No czyli można powiedzieć już w miarę porównywalne ta cena biletu miesięcznego tylko na Polregio do tego super biletu niemieckiego. Więc pytanie, czy nawet jeżeli on będzie wprowadzony, to nie będzie wprowadzony na innych zasadach, to znaczy nie będzie po prostu wprowadzony w taki sposób, że będzie dużo, dużo droższy. Jest też, taka, jest też taka możliwość, ale tutaj są inne problemy. Problem właśnie tkwi gdzie indziej. Tutaj mówi o tym doktor habilitowany Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury Transportu Mobilności SGH. Mówimy o tym, że przede wszystkim potrzebne są zmiany systemowe w prawie zmniejszające do zmniejszenia liczby organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Niezbędne jest ujednolicenie wymiaru ulg ustawowych, obecnie często różnych, dla tych samych grup społecznych przewozach kolejowych, drogowym, transporcie oraz Poza komunikacją miejską, w komunikacji miejskiej. Więc tutaj ta integracja jest istotna. No, w Polsce jednak był to bardzo duży problem, że jak mamy, mamy koleje, to pociągi należą do kogoś innego, szyny należą do kogoś innego, podkłady należą do kogoś innego, e, teren należy do kogoś innego i wszystko wszystko należy do kogoś innego. I to był bardzo duży problem kiedyś. No dzisiaj jest lepiej, ale wciąż wciąż nie można mówić, że jest w tym temacie idealnie, więc no, tutaj mówią o tym i, i eksperci, że Trzeba jednak zacząć od podstaw, czyli to, że transport publiczny często nie dojeżdża, częstotliwość jest niska. No oprócz tego, właśnie, że jest wielu różnych przewoźników stosujących no, różne chociażby zniżki, więc tych problemów tutaj, tutaj jest dużo w Polsce brakuje biletów chociażby na całe województwo, ale też nieprzesadnie drogiego i nieprzesadnie taniego biletu na na cały, cały yy, kraj, no bo to też może spowodować, że autobusy tam, gdzie są będą przepełnione na tam, gdzie nie ma, to nie zostaną i tak, i tak dostawione, więc to jest też dosyć istotny problem. No w Szwajcarii jest taki bilet, który na cały kraj, który ma wartość około 1500 tysiąca złotych miesięcznie, więc tutaj dużo, dużo, yy, dużo więcej. Dla kolejnych członków rodziny już w okolicach tysiąca złotych. No myślę, Myślę, że to jest zdecydowanie za dużo dla typowego, dla typowego Polaka. Zobaczymy jak będzie, zobaczymy czy rzeczywiście coś takiego zostanie wprowadzone, ale myślę, że do tego jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Jak tam tegoroczny Black Week? No bo kiedyś mówiliśmy o Black Friday, teraz coraz częściej mówi się o Black Week. No i trzeba przyznać, że wiele osób właśnie kupuje w te dni, Jakieś rzeczy, które i tak by kupili, ale teraz są tańsze, a okazuje się, że niektóre grupy społeczne mają jeszcze lepsze promocje. Na przykład, posłowie. Black Week również w Sejmie, poselska promocja na iPady. Ze względu na rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu, doszło do wymiany używanego sprzętu przez parlamentarzystów. No i teraz pytanie, co się stanie z poprzednim. W normalnych warunkach iPad Air trzeciej generacji z 64 GB kosztuje 9200 zł. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że posłów obowiązują inne cenniki. One, oni tego typu sprzęt mogą kupić za 500 zł. Tutaj chodzi o to, że no jest rewolucja technologiczna, gdzie zmiana drogi wysyłki na tę elektroniczną miała przynieść Kancelarii Sejmu oszczędności 500 tysięcy złotych rocznie. Chodzi o doręczenie druków sejmowych. No i posłowie tej kadencji otrzymali iPady dziesiątej generacji, z wyświetlaczem 10,9 cala, 256 GB pamięci, kancelaria zakupiła 600 egzemplarzy, czyli więcej od liczby posłów. No i teraz pytanie, co stanie się ze starymi iPadami. Są dwa wyjścia. Pierwsze, no to zniszczenie. to chodzi o to, żeby nie, urządzenia nie wpadły w niepowołane ręce, no bo może być jakiś odzysk danych, które nie powinny wyjść na, na światło dziennie, dlatego tablety się niszczy. Ale wcześniej posłowie mają szansę odkupić sprzęt w okazyjnej cenie. Takie wyjście jest korzystniejsze cenowo dla samego Sejmu. Choć centrum informacji Sejmu twierdzi, że sprzęt jest wyceniany indywidualnie, to posłowie mieli poinformować, Rzeczpospolitą o najczęściej pojawiającej się cenie. Większość zaoferowało 500 zł za iPada. 4 lata temu interia wskazywała, że ceny były między 350 a 500 zł. To też jest ciekawe, trzeba zniszczyć mówią, bo mogą wyjść jakieś dane na zewnątrz, albo mogą sobie kupić posłowie, Którzy mogą zrobić wszystko z tym. No przecież taki poseł może też sprzedać. A myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem, już nawet sprzedaż, byłaby do, do posłów, ale wcześniej jakieś biuro sejmowe, czy jakaś firma zewnętrzna, która czyści te dane. No bo jesteśmy w stanie w tym momencie dobrze te dane. Te dane wyczyścić, a podejrzewam, że wiele posłów, no, które miało problemy nawet z uruchomieniem tych nowych tabletów, widziałem takie informacje na Twitterze. No, na pewno nie będzie czyścić tych tabletów odpowiednio pod względem czyszczenia, oczywiście, danych, więc no, to jest dosyć kontrowersyjna sprawa. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Napisz mi, co Ty sądzisz, czy rzeczywiście posłowie powinni y, móc kupić te tablety właśnie po to, żeby te dane nie popadły w niepowołane ręce, czy jednak jesteś mojego zdania, że oni sobie z tym po prostu nie poradzą. Dzięki za dzisiaj i standardowo zapraszam Cię na moje inne filmy. Cześć!